Już nie 500, a 800+, darmowe przejazdy autostradami, nawet tymi prywatnymi, a także bezpłatne leki dla niepełnoletnich osób i seniorów powyżej 65 roku życia. Takie obietnice wyborcze złożył podczas niedzielnej konwencji Prawa i Sprawiedliwości prezes partii Jarosław Kaczyński. Jeżeli takie obietnice, jakie zapewnił i będą, no to dobrze, ale na nim się to nie ma się co spodziewać, więc nie wiem, co będzie z tego. Jest takie dobre polskie powiedzenie. No, obiecywać to on może coś przynajmniej, tym bardziej, że próbuje to robić za moje pieniądze. Jakby to było prawdą, no to my, słabo zarabiające emerytki, proszę, ale nie wierzymy. Na pewno to 800 plus jest uzasadnione ze względu na inflację. Więc jeżeli państwo rewaloryzuje te świadczenia, no to jest słuszne, jest to dźwignięcie tego w górę. Wyścig wyborczych obietnic dopiero się zaczyna, a już widać, że będzie opierał się głównie na wydawaniu pieniędzy z budżetu państwa. To są te konkrety, ale czy to są ostatnie konkrety na te wybory? Nie, proszę państwa. Przed nami jeszcze takie spotkania. To ostatnie we wrześniu. Będziemy mieli jeszcze różne propozycje. Różne propozycje dla Polaków. Oczywiście podstawą, jeszcze raz powtarzam, jest gospodarka. Podstawą jest gospodarka i jej zasadnicze unowocześnienie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości w swoim wystąpieniu podkreślał, że rząd liczy na to, że w przyszłym roku inflacja nie będzie już tak wysoka, a tym samym ten zastrzyk finansowy nie będzie groził powrotem do tendencji inflacyjnych. Na ten temat inne zdanie mają jednak ekonomiści. Pytanie jest, czy ważniejsze jest to, żebyśmy z tą inflacją zeszli w miarę szybko i wszyscy, bez względu na to, czy dzieci mamy, czy nie, odczuli korzyści z tego wynikające, czy też dalej utrzymywać dość wysoką inflację, a jednocześnie promować tylko tych, którzy w tym przypadku spełniają kryteria tej dzietności. To bardzo poważna kwestia również po stronie całościowych wydatków budżetu naszego państwa. A te są niemałe, bo według wyliczeń utrzymanie programu 500+ obecnie kosztuje około 40 miliardów złotych rocznie. Po podwyżce kwota ta będzie wyższa o około 25 miliardów złotych. Ile miałoby kosztować zwolnienie z opłat za autostrady i leki, na razie nikt jeszcze nie policzył.